cześć, dzisiaj przygotujemy sokę albo farinatę, bardzo fajny, prosty i szybki przepis, super makro. Bazą jest mąka z ciecierzycy, dobra oliwa, szczypta soli i gotowe. Wszystko przygotujemy, zaczynamy od 100 g szklanki mąki z ciecierzycy. Delikatnie ją sobie rozbijemy, żeby nie było grudek. Do tego dodajemy taką samą ilość wody, czyli szklanka ciecierzycy na szklankę wody i delikatnie mieszamy. Powstaje nam takie dość lejące się ciasto. Jest to bezglutenowa i wegańska baza, także mam nadzieję, że wszystkim będzie smakować. Do tego dodamy troszeczkę oliwy za chwileczkę i szczyptę soli. Przez to, że ciasto nie zawiera glutenu, musi sobie chwileczkę poleżeć i nasiąknąć, tak przegryźć się po krakowsku. Do tego troszeczkę oliwy. I szczypta soli. Wymieszamy jeszcze raz, odstawimy na minimum 15-20 minut. Ciasto nam fajnie tak właśnie napuchnie. W międzyczasie sobie włączymy piekarnik, bo to jest też ważne. Będziemy piec ten placek w 240-230 stopniach. I ważne też jest, żeby najlepiej mieć taką żeliwną patelnię, którą włożymy od razu do piekarnika, żeby nam się nagrzała. Dzięki temu, przez to, że będzie patelnia, będzie gorąca. Oliwa też będzie gorąca, nam się placek nie przypali. Dobra, to jest gotowe, zostawiamy na 15 minut. Włączam piekarnik, w międzyczasie patelnia żeliwna nam się grzeje też w środku. Teraz doleję tylko troszeczkę oliwy, żeby też się nam szybciutko nagrzała. Dosłownie minutka i wlewamy ciasto. Oliwa nam się już nagrzała. Okej, teraz koło 8-10 minut i mamy sokę gotową. To jest taka bazowa wersja, bez żadnych dodatków, moja ulubiona, ale jeżeli Wam ta baza, taki podkład, spód jakby od pizzy posmakuje, możecie dodać swoje ulubione dodatki, sera, jakieś pieczarki, warzywa. Próbujcie tak, jak Wam smakuje. Dobra, 10 minut minęło. O kurczę, gorąco. Uważajcie, bo nieraz się poparzyłem, że taką żeliwną patelnią od spodu. Placek gotowy, to nie jest się gorącego, bo się poparzycie. Pokroimy sobie na 8 kawałków, tak klasycznie. Ja jem samą, ale śmiało możecie spróbować z dodatkami. Z tym odcinkiem też zaczynamy serię konkursów u nas na kanale. Piszcie w komentarzach, do czego używacie mąki z ciecierzycy, a w niedzielę wybiorę jedną osobę, która otrzyma kupon na mąkę z ciecierzycy, naszą ekologiczną. Jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie, łapce w górę. I najważniejsze, w opisie jest link do naszego newslettera. Mamy teraz nowy zwyczaj. Z każdym filmikiem, z publikacją filmiku puszczamy newsletter do naszych klientów, gdzie są specjalne kody rabatowe na produkty z danego odcinka. Także z każdym odcinkiem są fajne promocje, warto subskrybować nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku z naleśnikami ryżowymi. Do zobaczenia, hej!